Dobrze. Na początek panowie proszę przedstawić się, bo są tam. Kamil Niedzioko, Liberalna Strajk Przedsiębiorców. Paweł Talajno, przewodniczący Polski Liberalnej Strajku Przedsiębiorców. Skąd wasza obecność dzisiaj w naszym kurorcie? To jest jeden z cyklów naszych paneli dyskusyjnych na terenie całego kraju. Był Włocławek, była Ruda Śląska i teraz czas na Kołobrzeg. Odwiedzamy miasta powiatowe, bo uważamy, że ludzie mieszkający w miastach powiatowych są najbardziej zainteresowani ofertą Polski Liberalnej Strajku Przedsiębiorców. A jaka jest ta oferta? Nasza oferta pochodzi przede wszystkim z naszego wieloletniego doświadczenia. Wśród nas nie znajdzie się polityków, nie znajdzie się osób sławnych, celebrytów. Natomiast my stworzymy naszą formację w oparciu o ludzi, którzy mają 30-20-letnie doświadczenie w zarządzaniu, są przedsiębiorcami, można powiedzieć, że są Einsteinami polskiej gospodarki. I my, podchodząc do wyborów, chcemy zaproponować Polakom coś takiego, co się nazywa biznesplan dla Polski, czyli nie te wyświechtane programy, hasełka, tylko bardzo poważną zmianę finansów publicznych, opartą na wyliczeniach. Być może jest to żmudne, ale na sam koniec tych nudnych cyferek jest ogromna korzyść dla wszystkich Polaków. Korzyść, która się nazywa wypłata całej pensji bez potrąceń ze strony państwa. To jest szczególnie istotne właśnie, jak powiedziałem, w miastach powiatowych, gdzie te wynagrodzenia wciąż są dużo niższe niż w dużych miastach. I my chcemy, żeby to zostało wyrównane, żeby ta dysproporcja między zarobkami w Polsce i na Zachodzie się wyrównała, bo nieprawdą jest, że Polacy mało zarabiają. Polacy wypracowują w firmach ogromne pieniądze, tylko niestety 40% ich wynagrodzenia zabierają politycy na różne świadczenia, z których nic nie mamy. No ale dobrze, w takim razie kto nas i za co będzie leczył, za co wybudują nam drogi, jeżeli my będziemy mieli te 100% wynagrodzenia? No w każdym zachodnim kraju chyba jest tak, że jakiś procent jest nam zabierany właśnie z tego tytułu, że musimy się na pewne rzeczy złożyć. Świetnie pan to opisał, że w każdym zachodnim kraju, tylko w każdym zachodnim kraju mają za sobą 60 lat liberalnej gospodarki i są po prostu obrzydliwie bogaci. Natomiast Polska jest wciąż na dorobku i w tej chwili mamy prosty dylemat. Albo będziemy dorabiać klasę polityczną, albo klasa polityczna zaciśnie pasa, a my będziemy się szybciej dorabiać. I teraz druga część pytania, z czego będą utrzymywane tak zwane świadczenia publiczne? Szpitale, drogi i tak dalej. No i to jest kolejna niezwykła rzecz, którą my w swoim biznesplanie obliczamy i widzimy. Otóż okazuje się, że wbrew powszednemu przekonaniu budżet państwa nie utrzymuje się z wynagrodzeń ludzi pracujących. Ci, którzy pracują na etacie i to, co im się zabiera, to jest tylko niewielki procent dochodu. Główne pieniądze Polacy, ci sami, którzy pracują na etacie i którzy już wcześniej im się zabiera 40% wynagrodzenia, potem płacą dalej podatki. Jedziemy na stację benzynową, akcyza VAT, to jest główna składowa paliwa. Kupujemy alkohol, akcyza VAT. Kupujemy żywność, teraz troszeczkę obniżyli tego VAT-u, ale on nadal tam jest. Wszystkie konsumpcyjne, przemysłowe produkty, jakie kupujemy, wszędzie są podatki. Czyli mówiąc w skrócie, zabierają nam 40% pensji, a potem z tego, co nam zostanie, czyli z tej bieda pensji netto, tracimy kolejne 30-40% na utrzymanie państwa. A więc, jeżeli my wypłacimy całą pensję bez potrąceń ze strony państwa, nadal będą pieniądze na utrzymanie wszystkich świadczeń publicznych, oczywiście z pewnymi wyjątkami. Jakie to są wyjątki? Likwidacja 500+, czyli wszystkich socjalizmów, za które się kupuje głosy i to jest skrajnie głupie, bo najpierw się te pieniądze zabiera, a potem się częściowo oddaje. No i gigantyczne oszczędności w budżecie państwa, które mamy obliczone. I to nie są oszczędności pod tytułem na przykład odcinamy pieniądze na policję, odcinamy pieniądze na szkolnictwo. Nie, te oszczędności się biorą z tego, że jak co chwilę Polacy są bombardowani informacjami, że na przykład w Krakowie kupuje się ławeczki na przetargach warte 700 tysięcy złotych, potem ludzie patrzą, porównują to na Allegro i mówią, moment, tą ławeczkę za 1000 zł można było kupić. Takich przykładów w skali Polski są tysiące. Ja już nie chcę tu wymieniać dofinansowań do tych firm pisowskich, które są tuż otworzone i te pieniądze są kradzione. Mówiąc w skrócie, obecny budżet pod rządami polityków, czy to PO, czy PiS, wygląda jak durszlak. Po prostu gigantyczne pieniądze wyciekają, a my chcemy zrobić z tego garnek. Czyli po prostu proponujecie trzecią drogę. Znaczy my w ogóle proponujemy przyjąć podejście przedsiębiorcze, żeby wyjść z tego właśnie biznesplanu, który w całym swoim założeniu ma w końcu odciążyć Polaków od tego grabienia z nich pieniędzy przez właśnie tę całą administrację, przez polityków, którzy nie potrafią w sposób odpowiedzialny zarządzać państwem. Przede wszystkim chcemy się skupić na tym, ażeby Polacy mogli w sposób
dobrowolny zdecydować o tym, w jaki sposób chcą gromadzić swoje środki na emeryturę. Nie chodzi o to, żeby to politycy decydowali o tym, co zrobić z emeryturami Polaków, a o tym, żeby Polacy w końcu wzięli właśnie odpowiedzialność za to, jak chcą te środki skierować i żeby mogli zabezpieczać przyszłość swoją i swoich pokoleń na wiele, wiele lat. No dobrze, ale mamy oto taką sytuację. No, ja nie chcę, żeby pieniądze zabierano na ZUS. Fajnie mieć ten 1000, 1500 złotych więcej również na opiekę zdrowotną. No i przychodzi ten wiek emerytalny i nagle się okazuje, że kilka milionów Polaków nie płaciło na ZUS, tylko po prostu te pieniądze w tym czasie przyjadało. I nagle okazuje się, że mamy bardzo dużą pauperyzację społeczeństwa. Ja prawie odpowiem. I żeby rozwiązać ten problem, my sobie z niego zdajemy sprawę, chcemy zastosować coś takiego, co już przedsiębiorcy dobrze znają. To znaczy przedsiębiorca, jeśli dostaje zapłaty za swoją fakturę, to dostaje tak zwaną kwotę netto, na przykład 1000 zł na konto ROR i 230 zł dostaje na konto VAT, to się nazywa. Na czym polega konto VAT? Polega na tym, że de facto kontrolę nad nim ma Urząd Skarbowy i my możemy z tego płacić, ale tylko świadczenia publiczne. I coś takiego chcemy zastosować w przypadku pracowników. To znaczy oni dalej kwotę netto dostaną na ROR, a kwotę tej składki emerytalnej, która teraz ląduje w czarnej dziurze ZUS, dostaną na swoje konto specjalne, takie subkonto emerytalne, z którego będą mogli na przykład kupić akcje spółek rekomendowanych przez KNF, nie wiem, Orlen, KGHM, spółki energetyczne. Będą mogli spłacić kredyt mieszkaniowy, ponieważ te wszystkie inwestycje trwałe powodują, że na starość ci, którzy na przykład mają mieszkanie, de facto mogą go sprzedać i mieć świetną emeryturę, podróżować sobie po różnych krajach. Jeżeli zrobiliśmy obliczenia, jeżeli ktoś od 1994 roku zarabiałby średnią krajową i odkładał tylko to, co poszło na ZUS, na właśnie takie konto i z niego kupował tylko jedne akcje ING Banku Śląskiego, to dzięki wzrostowi cen tych akcji plus wypłacie dywidendy po 30 latach pracy miałby 1 000 000 zł na swoim koncie, bo proszę pamiętać, że pieniądze w ZUS to nie są nasze pieniądze. To są zapisy w książeczce pani Helenki, która pisze, ile wpłaciliśmy. Pieniędzy tam nie ma. Młodzi ludzie na przyszłość muszą pracować na to, a ich jest coraz mniej. Natomiast w naszej propozycji pieniądze są na pana koncie. Jaka jest różnica? Różnica jest taka, że jeżeli pan nie dożyje wieku emerytalnego, nie będzie pan miał szczęścia, to w przypadku ZUS-u wszystko, co pan odkładał, przepada. A w przypadku pieniędzy na pana koncie mogą to dziedziczyć albo partnerzy pana, partnerki, albo dzieci. To jest prawdziwy kapitał emerytalny, a nie kapitał z nazwy w zeszyciku pani Helenki w ZUS. Skoro to wszystko jest takie proste, jasne i czytelne, to dlaczego nie rządzicie, skoro może w tak prosty sposób być tak pięknie system nasz zbudowany? My nie rządzimy, ponieważ dopiero startujemy do wyborów. Pierwszy raz. Tak, ale ja pamiętam, że już kiedyś tutaj byliście. Nie, my byliśmy tu w trakcie kampanii prezydenckiej. Pan pamięta kampanię prezydencką, w którą w całości tak naprawdę Paweł poświęcił na działania dla strajku, żeby wyrazić ten manifest, protest społeczeństwa po to, żeby pokazać, że jednak Polacy się z tym nie zgadzają. Natomiast wracając do tej redystrybucji dysponowania środkami w ramach emerytur, o których pan powiedział, że kwestia utraty środków i tak dalej, to chcielibyśmy podkreślić, że w tej chwili już 25% z naszych podatków kierowane jest na emerytury. Przed chwilą tak naprawdę obecny rząd dokonał pożyczek tak zwanego Funduszu Rezerw Demograficznych, który był przesunięciem naszych środków jeszcze w ramach OFE, o którym kiedyś już wspominał Tusk, że te pieniądze zostały wykorzystane na obecne wypłaty 13 i 14 emerytury, co powoduje, że są zaciągane pożyczki na obecne emerytury. Już dzisiaj prognostycy przewidują, że po 2035 roku tak naprawdę stopa zastępowania obecnej emerytury, czyli będzie miała wartość 25%, około 25% ostatniej pensji. A młodzież, która dzisiaj już wchodzi w wiek produkcyjny, może myśleć o swoich emeryturach w 2060 roku na poziomie 17% tej stopy zastępowania. Więc te dane są dramatyczne, w związku z czym my chcemy podejść do tego w sposób przedsiębiorczy i zabezpieczyć Polaków na przyszłość. Jeszcze mówicie o listopadowych, znaczy o jesiennych, październikowych wyborach. Zastanawiacie się też nad tym, co będziecie robić w Kołobrzegu, na przykład jakaś lista do samorządu? Oczywiście, my jakby cały czas zapraszamy wszelkie osoby zainteresowane, które myślą w sposób przedsiębiorczy, które chciałyby przedstawić swój program, swój pomysł na to, jak można dokonać zmian w ramach samorządów, które też mają pewne znaczenie. Tak naprawdę na poziomie samorządowym zabezpieczamy również rozdysponowanie środkami europejskimi, które mają dla nas szczególne znaczenie, szczególnie właśnie dla przedsiębiorców i pracowników sektora prywatnego, dlatego jak najbardziej będziemy również sterować w wyborach samorządowych. Ale chodzi o Radę Miasta.
Nie, my jesteśmy formacją bez polityków. My jesteśmy formacją opartą o obywateli, którzy chcą coś zmienić. W związku z tym... Kukiz też tak mówi. Zaraz do tego dojdę, ale w związku z tym my mamy bardzo krótką ławkę personalną, składającą się po prostu z ludzi, którzy chcą coś zrobić. I my nie jesteśmy w stanie startować do rad miast, na prezydentów, ale jesteśmy w stanie wystartować do sejmików i dysponować środkami, które płyną z KPO. Został zaproszony przez Pawła Talajno, osobę, która jest żywo zainteresowana wolnością w Polsce, nie tylko wolnością gospodarczą, ale również tą wolnością, o którą ludzie świadomi wciąż w Polsce walczą. Myślę, że dożyliśmy czasów zbliżonych do 1981 roku, kiedy jedna partia zawłaszczyła sobie całą Polskę i chce przy użyciu przemocy, przemocy prawnej, czasami coraz częściej bezprawia, zawłaszczyć już na stałe Polskę. Jestem tutaj, bo wciąż zależy mi na losie własnym, moich dzieci, żony, ale też reszty Polaków. Nie jest pan ulubieńcem władzy. Jestem, myślę, jednym z najbardziej czytelnych przeciwników tej władzy, beneficjentem nieprawdopodobnego bezprawia. Nie chodzi tu już o oskarżenie się na temat tego bezprawia, ale przede wszystkim o to, że oni autentycznie łamią prawo karne, procesowe i prawo karne, by po prostu mnie, możesz się na co dzień, zrobić słowo, na co dzień skryminalizować. Jaka jest pana wizja Polski, skoro pan na, można powiedzieć, ciągle spotkanie z mieszkańcami Polski liberalnej, to te ideały panu są bliskie? Oczywiście zawsze były mi bliskie, kiedy ja sam w 2015 roku, startowałem ze swoim ugrupowaniem, mieliśmy bardzo podobny plan na Polskę. I plan na Polskę zmodyfikowany przez Polskę Liberalną jest tym planem, którego Polska potrzebuje. Ja uważam, że na polskiej scenie politycznej nie ma aktualnie żadnej siły politycznej, która miałaby legitymację społeczną do tego, by rządzić i administrować tym państwem. Bo spójrzmy na to, że od 30 paru lat przepychamy się między PiS-em a Platformą, między Unią Wolności, ASD, RP i wieloma innymi tworami, które się z czasem modyfikowały. Czas coś zmienić w Polsce. To jest czas dla ludzi młodych, dla ludzi, którzy mają własne pieniądze, którzy nie pójdą do Sejmu po to, żeby się nachapać, okraść Polskę i później żyć gdzieś tam za nasze pieniądze. Może nie mamy takiego systemu dwupartyjnego, jak na przykład jest w Anglii, natomiast Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość zacementowały tę scenę i w ich interesie jest to, żeby nie dopuszczać żadnej trzeciej możliwości. Jak dotąd, chyba im się to udaje. Tak, wie pan, trzeba mieć na uwadze to, że oni i Platforma, i PiS przez długie, długie lata, tam mając też inne nazwy tych partyjek swoich, trzymały Polaków w wielkiej biedzie. I teraz jeden z nich padł na genialny pomysł, jest to Kaczyński, który nasze pieniądze, to także pańskie, przekazał ludziom po 500 zł, prawda? Za chwilę zwyżkami cen te pieniądze tym ludziom de facto odebrał, PR ma świetny, ale nie w tym chyba rzecz, nasz narodowy kłopot tkwi, ten problem tkwi w tym, że my musimy się wziąć stery Polski w swoje ręce. No podoba się panu w Polsce? Ja nie jest trudno na ten temat się wypowiadać, na razie pytam, czy się panu podoba. Czy pan, gdyby miał się zapisać do PiS-u czy do Platformy, to gdzie by pan się zapisał? No wystartowałbym pewnie w castingu do burgeru jakiegoś. Dziękuję.